Dzień dobry, witam Wysoką Radę. Otwieram 66. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym 28 lutego, godzina 9. Zaczynamy nasze obrady. Otwieram dzisiejszą sesję i stwierdzam prawomocność tej sesji. Na dzisiejszej sesji zgodnie z listą obecności obecnych jest 13 radnych. Na dzisiejszej sesji nie ma pani Grażyny Sawicz i pana Narkiewicza Rafała. Osoby te kontaktowały się ze mną i poinformowały mnie o przyczynach swojej nieobecności. Skoro mamy 13 radnych, to znaczy, że mamy ustawowe kworum, które umożliwia nam podejmowanie wszystkich prawomocnych uchwał. Przyjęcie protokołu z 65. sesji, tak wygląda dzisiejszy porządek obrad. Mamy informacje z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Mamy tutaj do omówienia sprawozdanie zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok i mamy, Szanowna Rado, do podjęcia aż 7 ważnych uchwał. Następujące uchwały będą dzisiaj procedowane. Uchwała dotycząca dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2024. Kolejna uchwała wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej na okres przekraczający 10 lat. Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Kolejna uchwała zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim. Kolejna uchwała rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta. Kolejna uchwała również rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i ostatnia procedowana uchwała ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim. Punkt duży 7, sprawy różne i punkt 8, zakończenie obrad. Tak, Szanowna Rado, przedstawia się dzisiejszy porządek obrad. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do przedstawionego porządku? Nie widzę. W związku przechodzimy do przegłosowania porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku zaproponowanego przeze mnie, zechce zagłosować. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wyprzedziłem teraz to wszystko, bo jeszcze zapomniałem przywitać naszych dzisiejszych gości przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę. Witam pana sekretarza, pana Andrzeja Worobca. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. I witam pana inspektora Edwarda Drmucha. Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Informuję, że nasze głosowania będą odbywały się imiennie za pomocą urządzeń. Jeżeli będzie to niemożliwe, takie głosowania będą odbywały się imiennie wówczas. Tak to wygląda na dzisiejszy dzień, Wysoka Rado. I teraz przechodzimy do kolejnego naszego dużego punktu. Jest to punkt 3, przyjęcie z protokołu 65. sesji Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa radnych miałby uwagi do 65. protokołu sesji Rady Miasta? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania tego protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 65. sesji Rady Miasta? Zechce zagłosować. Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Mamy teraz punkt 4 naszego porządku dzisiejszych obrad. Jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo. Sprawozdanie z prac burmistrza miasta za okres 31 stycznia, 27 lutego bieżącego roku. Wysoka Rada podjęła w tej kadencji ogółem 409 uchwał, z czego 361 zostało zrealizowanych, a 48 znajduje się w realizacji. I tak z takich istotnych punktów to 6 lutego spotkałem się z naszymi seniorami na ich dorocznym balu.
10 lutego uczestniczyłem w zebraniu rodziców Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. Miałem okazję przy tej okazji poznać nową panią kurator oświaty w województwie warmińsko-mazurskim. 15 lutego podpisałem w imieniu naszego miasta porozumienie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa. To szkoła, która kształci generalnie na potrzeby służb mundurowych, ale oczywiście nie tylko. I od dnia 19 lutego uczestniczę w zebraniach wspólnot Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tak jak co roku reprezentuję gminę miejską, tam gdzie jeszcze mamy swoją własność, a na pozostałych zebraniach po prostu słucham uwag mieszkańców i staram się być tak jak co roku praktycznie. 22 lutego pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego policji pana Przemysława Fiertka. Tu warto powiedzieć, że ta współpraca układała się nam bardzo dobrze. Z punktu widzenia jakby naszej górowskiej policji to miały miejsce dwa fundamentalne wydarzenia, a właściwie trzy. Pierwszym z nich to było przeniesienie komisariatu ze starego budynku do nowej siedziby. Myślę sobie, że to z korzyścią dla naszej policji i dla komfortu pracy. Udało nam się także dzięki decyzji Wysokiej Rady wesprzeć naszą policję w zakupie radiowozu. Ten zakup został już zrealizowany. Tak niebiesko-żółty pojazd krąży po naszych ulicach i myślę, że pracuje także na poczucie naszego bezpieczeństwa. No i wreszcie, tak jak zawsze chcieliśmy, żeby Górowiak był komendantem policji w Górowie, także tu decyzją pana komendanta Fiertka tak się stało. Więc myślę sobie, że te lata współpracy z panem Fiertkiem były absolutnie pozytywne dla naszego samorządu. Z takich ważnych rzeczy, o których warto powiedzieć, to jesteśmy na etapie kontynuacji naszych inwestycji drogowych i tak z informacji, które mam, w marcu powinny się rozpocząć już prace przy ulicy Inwalidów Wojennych Nadbrzeżnej, bo tam już jakby nic nie stoi na przeszkodzie, oprócz kwestii organizacyjnych firmy i pogody. Mamy zgodę konserwatora zabytków na rozpoczęcie prac na uliczkach okalających Stare Miasto. Tam zostało jeszcze jedno drobne pozwolenie związane z instalacją gazową, ale to na spokojnie ogarniemy. Ta sama firma wykonuje obie te inwestycje i dlatego pewnie będzie jakby no, robiła je naprzemiennie, tak? Bo w każdym wypadku mamy wymianę instalacji gazowej, duże ingerencje w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną. Więc tych prac takich przygotowawczych do w ogóle rozpoczęcia prac drogowych jest bardzo, bardzo dużo i myślę sobie, że część z tych prac będzie prowadzona równolegle. No i niestety będzie to uciążliwe dla mieszkańców, także ja z góry w imieniu wykonawcy, no i swoim przepraszam. Jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji, właściwie już praktycznie mamy gotowe koncepcje zagospodarowania terenu. To jest przygotowanie do przetargów, które będziemy ogłaszali w tym roku, czyli remont ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej, Chopina wraz z budową parkingu przy ulicy Zwycięstwa. Ja wiem, że nie wszystkie te ulice leżą koło siebie, ale tak dostaliśmy na te inwestycje dofinansowanie, tak? Tak jak Wysoka Rada wyraziła zgodę, myśmy tak składali, stąd to będą jakby wspólne inwestycje, czyli Polna, Nowa, Lidzbarska, Chopina i Zwycięstwa, to jest jakby dwie inwestycje składające się z kilku odcinków ulic i budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej. Takie koncepcje zagospodarowania są już gotowe. My je będziemy systematycznie publikować do wiadomości mieszkańców. Jeżeli ktoś z radnych byłby zainteresowany, to znajdują się one u pana Edwarda Drymucha. Luty był ciężkim miesiącem, jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe naszego miasta, dlatego że po tych takich dosyć mocnych roztopach, które spowodowały no, bardzo mocne wypełnienie się korytarza rzeki Młynówki, prawie że wylała, tak, dzięki temu, że pilnowaliśmy zarówno poziomów na zbiorniku retencyjnym przy osiedlu Bema, jak i przepustów na rzece, nie nastąpiły żadne dramatyczne wydarzenia, tak jak w wielu miastach Polski. Natomiast ten poziom wody jest bardzo wysoki i jeżeli ktoś uważnie obserwuje, ta woda nieustannie się sączy tam z wyższych poziomów gruntu. Ja to jakby prywatnie widzę przy swoim garażu ciągle płynącą rzekę ze Starego Miasta. To powoduje bardzo dużo awarii, które będziemy usuwali z czasem. No proszę nie oczekiwać też, że dzisiaj wszystkie podmyte polbruki poprawimy. Niech się trochę wysuszy.
Po prostu tak wysoki poziom wód gruntowych był, że w kilku miejscach mamy do czynienia z zawadnięciem się kostki brukowej, z tego typu awariami. I tak samo jeśli chodzi o uszkodzenie nawierzchni po zimie, no to ta pogoda, która była, była bardzo niekorzystna dla szczególnie starych asfaltów, bo częste zamarzanie, rozmarzanie powodowało, że te dziury, które były, robiły się coraz większe, a żeby je solidnie połatać, to potrzebujemy po prostu paru dni pogody, suszy. To muszą wyschnąć po prostu. Także tutaj apelujemy do mieszkańców o chwilę cierpliwości. Jak wiecie, my staramy się te wszystkie ubytki w asfalcie łatać jak najszybciej. Na szczęście tych dróg, które remontujemy, jest tak dużo, że tej pracy zostaje nam coraz mniej. No i z dobrych informacji w lutym wpłynęło do nas pismo, decyzja z nadzoru budowlanego odnośnie tego, że możemy już przystąpić do usuwania skutków awarii w ośrodku kultury. Myśmy, przypomnę, czekali na ustalenie nadzoru budowlanego. Wysoka Rada zgodziła się, żebyśmy w listopadzie wynajęli fachowca, specjalistę, inżyniera budownictwa z uprawnieniami, który przygotował analizę, ekspertyzę tego wydarzenia. To, tak jak wielokrotnie podkreślam, prawie 200 stron dokumentów. Przekazał on nam je. Myśmy przekazali je do nadzoru budowlanego. Nadzór budowlany analizował je też naprawdę bardzo długo, ale ja się nie dziwię, bo było co czytać, było co oglądać. I na początku lutego nadzór wystosował do nas decyzję, że możemy przystąpić do usuwania skutków awarii. My natychmiast zwróciliśmy się do wykonawcy, oto przystąpił do tych czynności. Na dzisiaj sala widowiskowa jest już uprzątnięta i myślę, że w najbliższym tygodniu, dwóch będziemy organizowali spotkanie wykonawcy, projektantów, żeby przyjąć. Jesteśmy przekonani, że być może uda się wypracować z przedstawicielem fachowym związanym z ochroną PPOŚ trochę inne rozwiązania, żeby tak ciężkiego sufitu nie podwieszać, ale to jakby nie zależy od nas, tylko od przepisów przeciwpożarowych, czy będzie to możliwe, nie? I wydaje mi się, że to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana burmistrza za szczegółowe przedstawienie informacji. Czy ktoś z szanownej rady miałby pytania w tym temacie? Bardzo proszę. Pani Alina się zgłasza, tak? Widzę. Pan Łukasz Łukianowicz, bardzo proszę. Witam wszystkich serdecznie. Mam takie pytanie. W krótkim czasie zostały wydane książeczki, które zostały wrzucane do skrzynek pocztowych. Mam takie pytanie, jaki jest koszt tych książeczek? Kto jest wydawcą i z jakich środków zostało to wydane? Te informatory, które trafiły do mieszkańców, są wydawane przez nasz Ośrodek Kultury, dlatego że dotyczą informacji związanych z jego działalnością statutową. I jeśli chodzi o koszt, to by trzeba było tutaj konkretnie pytać panią dyrektor, ale myślę, że nie był wielki, dlatego że ponieśliśmy koszty tylko i wyłącznie druku, a teksty, zdjęcia, wszystko było robione we własnym zakresie, więc jakby jak najbardziej oszczędnie to realizowaliśmy. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Szlajer się zgłasza. Panie burmistrzu, wspomniał pan o Ośrodku Kultury. Czy ja rozumiem, że już winny jest tej tragedii ktoś znaleziony, że to będzie robione? Jak to mam rozumieć? Stoimy na stanowisku, że awaria powstała z winy wykonawcy. I dokładnie takie wnioski wynikają z ekspertyzy, która została przygotowana na nasze potrzeby. I wiadomo, z jakich środków to kto będzie robił, wykonawca na swój koszt, jak to wygląda? My stoimy na stanowisku, że to jest koszt wykonawcy. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję jeszcze raz dla pana burmistrza. Ten punkt uważam za wyczerpany. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do dużego punktu szóstego dzisiejszego spotkania. Jest to podjęcie uchwał i tutaj mam, przepraszam bardzo, jeszcze jest punkt piąty, za bardzo przeskoczyłem. Jest sprawozdanie zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Temat ten był omawiany na Komisji Edukacji i Oświaty i bardzo proszę panią Alinę Wierzbowską, przewodniczącą tej komisji, o przedstawienie tej informacji.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak wynika ze sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok, nauczyciele, a mianowicie nauczyciele na tym najniższym szczeblu, czyli nauczyciele początkujący, nie osiągnęli minimalnego krajowego wynagrodzenia za pracę i do końca stycznia otrzymali wyrównanie do pensji z tytułu niższego uposażenia. Komisja jednogłośnie przyjęła pozytywnie, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pana inspektora oświaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, przejdziemy teraz do przyjęcia tego sprawozdania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania zbiorczego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zechce zagłosować. Dziękuję. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. I teraz właśnie meritum sprawy. Mamy duży punkt szósty dzisiejszego spotkania. Podjęcie uchwał w sprawach i tutaj mamy aż 7 uchwał. Pierwszą uchwałą będzie uchwała dotycząca dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2024. Pani skarbnik bardzo precyzyjnie śledzi wszystkie wydarzenia związane z finansami i dofinansowania i zechce nam teraz o tym wszystkim opowiedzieć, czego będą dotyczyły zmiany w budżecie miasta. Dzień dobry wszystkich, witam serdecznie. Proszę państwa, zmiany, które chcielibyśmy zrobić w budżecie naszym, przedstawiają się następująco. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 041 461 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą zwiększenia limitu na utrzymanie drogi powiatowej w roku 2024 o kwotę 2682 zł. Na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 15 lutego 2024 dokonano zwiększenia dotacji celowej na zadania dotyczące administracji rządowej. To są zadania dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i udostępnienia danych osobowych o kwotę 10 tysięcy zł. Zwiększenia dotacji celowej na zadania dotyczące wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 122 zł. Zwiększenia dotacji celowej na zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów o kwotę 2000 zł. Zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 3280 zł. Ponadto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono kwotę 61 460 zł i odpowiednio przeznaczona jest ona na dwa projekty skierowane do dzieci szkolnych i przedszkolnych. Oba projekty opierają się na kształtowaniu świadomości proekologicznej. W przypadku szkoły jest to kwota dofinansowania 8 tysięcy zł z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier podwórkowych oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych. W przypadku przedszkola jest to kwota dofinansowania 53 460 zł z przeznaczeniem m.in. na stworzenie ogródka z systemem nawadniania solarnego, stacją meteorologiczną, a także zakup pomocy dydaktycznych takich jak hydroelektrownia czy samochód wodorowy. Wszystko po to, by szerzyć wśród najmłodszych świadomość proekologiczną. Na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 lutego 2024 wprowadzono dotację celową na sfinansowanie zadań wyborczych i jest to kwota 14 945 zł. Ponadto wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego po stronie dochodów subwencję oświatową zwiększoną o kwotę 713 821 zł oraz subwencję rozwojową o wartości 209 450 zł. Wprowadzono również na podstawie metryczki oświatowej wartość środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zajęć oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Kwoty te zostały przeznaczone na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Zabezpieczono również plan po stronie wydatkowej na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 100 tysięcy zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu miasta nie zmienił się i nadal wynosi 2 880 935 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo dla pani skarbnik Edyty Jarmoluk. Czy ktoś z Wysokiej Rady ma pytania? Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Bachanowicz. Bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Pytanie od nieobecnego dzisiaj radnego. Zapytaj o 10 tysięcy przesunięcia z
budżetu edukacji. Ja nie bardzo przepraszam, nie bardzo wiem, o co chodzi, ale... Ale zainteresowany jest były nauczyciel, więc na pewno tutaj jest zainteresowany. Rozumiem, że po stronie wydatków. Chyba tak. To trzeba było sprecyzować, bo takie kwoty konkretnie nie widzę. To po sesji po prostu zadzwonimy do byłego radnego. Tak, to fajnie, bo może to się po prostu osobiście. Udzielimy odpowiedzi osobiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani skarbnik zobowiązuje się wykonać telefon tutaj do pana radnego nieobecnego na dzisiejszej sesji i tą kwestię mu wyjaśni. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby uwagi do właśnie zmian w budżecie miasta? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2024, zechce zagłosować? Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili, Szanowna Rado, przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała dotycząca wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Armii Krajowej na okres przekraczający 10 lat. Tutaj pan Edward jest autorem tej właśnie uchwały. Uchwała ta była procedowana w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Bardzo proszę przewodniczącego pana Czesława Antonowicza o przedstawienie opinii komisji. Witam wszystkich serdecznie. Komisja Gospodarki Komunalnej odbyła swoje spotkanie w poniedziałek w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie przy ulicy Armii Krajowej na okres przekraczający 10 lat. Komisja pozytywnie wyraziła zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy Eweliny Karoliny S. i Mateusza Stanisława B. jako dotychczasowych dzierżawców na okres przekraczający 10 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania do tej uchwały? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać tą uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej na okres przekraczający 10 lat. Na podstawie stosownych przepisów, to jest artykułu 37 w związku z artykułem 13 ustawy o gospodarce nieruchomości, naszej uchwały 33 z 15 roku Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Górowo-Iławeckie oraz ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta wyraża zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy Eweliny S. i Mateusza B. jako dotychczasowych dzierżawców na okres przekraczający 10 lat, to jest od dnia 28 lutego 2024 roku do dnia 31 grudnia 2034 roku nieruchomości zabudowanej segmentowym budynkiem garażowym wybudowanym ze środków własnych poprzednika na podstawie pozwolenia na budowę. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo-Iławeckie. Przechodzimy zatem, Szanowna Rado, do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w wersji i w treści przedstawionej przeze mnie, zechce zagłosować. Jeszcze ja, tak coś tutaj się dzieje. Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejna nasza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i tutaj również poprosimy przewodniczącego komisji właśnie pana Czesława Antonowicza o przedstawienie stanowiska komisji. Tak samo jak poprzednia sprawa, też na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, która się odbyła, komisja nie widziała jakby przeciwwskazań odnośnie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli, posiadaczy Eweliny Karoliny S. i Mateusza Stanisława B. nieruchomości zabudowanej segmentowym budynkiem garażowym wybudowane ze środków własnych. Tak samo pozytywnie zaopiniowany był projekt, wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym temacie? Nie widzę. Pozwolę sobie Szanownej Radzie przeczytać treść uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy Eweliny S. i Mateusza B. nieruchomości zabudowanej segmentem budynkiem garażowym wybudowanym ze środków własnych poprzednika prawnego na podstawie pozwolenia budowlanego. Ta działka ma powierzchnię 33 metry kwadratowe, położona jest w obrębie miasta przy ulicy Krajowej, Armii Krajowej, przepraszam. I tutaj sąd rejonowy prowadzi księgi wieczyste stosowne. Przeniesienie własności budynku garażowego wybudowanego ze środków własnych posiadaczy na podstawie pozwolenia na budowę następuje nieodpłatnie. Szczegółowe warunki zbycia określone zostaną w umowie. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Przystępujemy zatem, Szanowna Rado, do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzień dzisiejszy do procedowania jest to uchwała dotycząca zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj poproszę pana przewodniczącego, pana Kamila Bachanowicza o wyrażenie stanowiska tej komisji. Czego będą dotyczyły te zmiany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Bardzo proszę. Inicjatywę uchwałodawczą odnośnie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim podjęła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Zmiany dotyczą zmiany w statucie użytego słowa stanowiska kierownik na dyrektor. Ma to na celu ujednolicenie i zhierarchizowanie z uwagi na to, że w Ośrodku Pomocy Społecznej powstało stanowisko kierownika klubu Senior Plus i doszło do takiej sytuacji, że mamy dwóch kierowników w tym ośrodku. Ponadto w większości, jak nie we wszystkich ośrodkach pomocy społecznej w naszym województwie kierownicze stanowisko jest nazywane dyrektorem. Także w celu ujednolicenia taka inicjatywa powstała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby uwagi do tego tematu? Nie widzę. W tej chwili ta uchwała będzie czyniła to, że dotychczasowy kierownik zostanie dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim i tego dotyczy ta zmiana. Ja pozwolę sobie odczytać uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej Rada Miasta uchwala, co następuje. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej statut określa wszystkie elementy pracy tego ośrodka. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim stanowiącym załącznik do uchwały 62 z 2019 roku Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim wprowadza się następujące zmiany.
W paragrafie 8 ustęp 1-8 w różnych przypadkach wyraz kierownik zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazem dyrektor. Użyty wyraz w paragrafie 13 kierownik zastępuje się wyrazem dyrektor. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iłowieckie jeszcze póki co. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14, 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję pani nowej dyrektor. Nowej starej. W tej chwili przechodzimy, szanowna rado, do punktu 5 i to będzie 5 uchwała. Będzie dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza i tutaj również poproszę pana przewodniczącego tej komisji, pana Kamila Bachanowicza, o przedstawienie tej skargi. A więc ta Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokładnym przeanalizowaniu skargi dotyczącej nieprzekazania pisma z dnia 18 grudnia 2023 roku stwierdza, że zarzuty są bezpodstawne. Skarga skoncentrowała się na braku przekazania wniosku do Rady Miasta, no według skarżącego do Rady Miasta, odnoszącego się do problemu nielegalnego wysypiska śmieci w okolicach ulicy Polnej i drogi dojazdowej do ulicy Sikorskiego. W toku rozpatrywania ustalono, że informacja zawarta w skardze nie odzwierciedla prawdziwego stanu rzeczy i wniosek ten zgodnie z obowiązującymi procedurami został przekazany do Rady Miasta i na podstawie jej decyzji wyrażono pozytywne stanowisko w sprawie wniosku, o czym poinformowano wnioskodawcę. Uzasadniono to w załączniku do uchwały Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2024 roku i komisja zauważyła również, że ewentualne opóźnienia w przekazaniu wniosku nie miały wpływu na proces ich rozpatrywania, ponieważ wnioski zostały przekazane i rozpatrzone zgodnie z planowanym harmonogramem. Najpierw przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 stycznia, a następnie przez Radę Miasta w dniu 31 stycznia. W świetle przedstawionych faktów komisja postanowiła uznać skargę na burmistrza miasta za bezprzedmiotową, podkreślając, że zarówno proces przekazania, jak i rozpatrywania wniosku został przeprowadzony zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami. W związku z powyższym komisja wnioskuje do Rady Miasta zgodnie z przedstawionym projektem uchwały o uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania, uwagi do tego tematu? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać uchwałę. Jest to uchwała na uznanie skargi za bezzasadną. Uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie złożonej przez pana Natanela G., przesłanej do Urzędu Miasta Górowo-Iławeckie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w Olsztynie w dniu 24 stycznia 2024 roku, uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Przed chwilą pan przewodniczący zapoznał nam z tym uzasadnieniem. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej oraz do wiadomości wojewody warmińsko-mazurskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy zatem do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały uznającą skargę za bezzasadną, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzień dzisiejszy jest również uchwała dotycząca rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo-Iławeckie. I tutaj również poprosimy pana przewodniczącego, pana Kamila Bachanowicza, o przedstawienie stanowiska komisji.
Stanowisko komisji do drugiej skargi jest identyczne z uwagi na to, że to dotyczy dwóch wniosków, które były odrębnie rozpatrywane i wpłynęły dwie skargi. Także identyczne jak poprzednie. Dziękuję. Czyli komisja uznaje skargę za bezzasadną. Szanowna Rado, przedstawię teraz stanowisko Wysokiej Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Rada Miasta Górowo Iławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza Miasta Górowo Iławeckie złożonej przez pana Natanela G., przesłanej do Urzędu Miasta Górowo Iławeckie przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w dniu 24 stycznia 2024 roku, uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta Górowo Iławeckie do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej oraz do wiadomości wojewody warmińsko-mazurskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały uznającej skargę za bezzasadną, zechce zagłosować. Już jest. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ostatnią uchwałą na dzień dzisiejszy przewidziana jest uchwała dotycząca ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim. I tutaj poproszę pana przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, pana Łukasza Rochunia, o przedstawienie tego zagadnienia. Ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej lub szkoleniu, ćwiczeniu. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala się nie rzadziej niż na 2 lata. Właściwa Rada Gminy w drodze uchwały ustala to. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1,175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej. A więc komisja pozytywnie opiniuje projekt, aby stawki dla strażaka ratownika pozostały bez zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest to jak gdyby sprawa techniczna. Raz na 2 lata takie stawki muszą być jak gdyby odnowione. I tutaj stanowisko komisji jest takie, że są nowe stawki, ale w starej wysokości. Czy są pytania w tym zakresie? Nie ma. Pozwolę sobie odczytać. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim. Na podstawie stosownych przepisów o ochotniczych strażach pożarnych Rada Miasta uchwala, co następuje. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 34 zł 26 groszy za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 17 zł 13 groszy za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w stawkach przez nas wcześniej określonych, zechce zagłosować. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję strażakom ochotnikom i życzę im, żeby jak najmniej korzystali z tego ekwiwalentu, co będzie znaczyło, że tych zdarzeń będzie jak najmniej. Tym sposobem
Wysoka Rado, przeszliśmy przez wszystkie już najważniejsze punkty dzisiejszego spotkania. Przed nami punkt 7, sprawy różne. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Zgłasza się pan Maciej Horak, bardzo proszę. Ja dwie takie sprawy. Po pierwsze chciałbym zapytać, czy ewentualnie na stanie Urzędu Miasta znajduje się tabliczka z napisem nie dotyczy mieszkańców w celu umieszczenia ją pod znakiem ciągników rolniczych znajdującym się na ulicy Słowackiego z uwagi na to, że mieszkańcy to zgłaszali problem w przypadku ewentualnie dowiezienia drewna bądź opału na teren swoich domków. Drugie pytanko dotyczące zagospodarowania tutaj skrzyżowania ulicy Słowackiego po zakończeniu wykonania prac ziemnych przy sklepie Dino. Idzie wiosna, mam nadzieję, że ten trójkąt przy skrzyżowaniu Słowackiego w jakimś tam minimalnym chociaż stopniu, ale można by było zagospodarować poprzez dosadzenie bądź zasianie trawy. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa się ustosunkuje? Do przyjęte do realizacji. Pan Edward mówi, jak mówi, to będzie zrealizowane. Ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi? Bardzo proszę, pani Ewa Antochów. Korzystając, że jest z nami pan Edward, mam takie pytanie. Dotyczy ono drogi Obrońców Pokoju, ulicy Obrońców Pokoju. Tam będzie robiona inwestycja i takie wnioski i prośby mieszkańców. Czy po zakończonej inwestycji można by było tutaj od tej strony wjazd od strony ulicy Sikorskiego przy pizzerii postawić znak, że wjazd tylko dla mieszkańców, ponieważ tam jest bardzo wąsko, tam chodnik to ma, no nie wiem, no bardzo mało centymetrów, tak? I praktycznie jak tam jadą jakiekolwiek samochody, to ludzie mają stale zachlapaną elewację, zachlapane okna. No bardzo byliby wdzięczni, jeśli by to przychylnie zostało załatwione i myślę, że to nie jest aż tak droga ruchliwa i można by było tam, nie wiem, nie znam się na ruchu drogowym, ale można by było pomyśleć o tym i tam w przyszłości już po zakończeniu inwestycji postawić ten znak, że tylko wjazd dla mieszkańców, czyli ludzi, którzy tam zamieszkują, a pozostały ruch ograniczyć. Jeśli byłoby to możliwe, bardzo bym o to prosiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do realizacji i przemyślenia. To jest kwestia do przemyślenia. Na pewno będziemy robili organizację ruchu tam, nie? Normalnie tam formalną i zobaczymy. To też kwestia, jak policja na to się będzie zapatrywała, tu Maciek kiwa głową. Jeżeli fizycznie mogę powiedzieć, raczej wątpię, że istnieje taka możliwość z uwagi na to, że jest to droga publiczna, nie jest to teren wspólnoty bądź spółdzielni, więc nie można wyłączenia zrobić na drodze publicznej, że dotyczy tylko bezpośredniej tam powiedzmy 5 bądź 6 mieszkańców. Raczej to jest nierealne według ustawy, moim zdaniem, do spełnienia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Kamil Bachanowicz. Ja bym chciał również zgłosić jedną sprawę do realizacji, czyli uszkodzone barierki przy dworcu, uszkodzone barierki ochronne tutaj na chodniku, tam jest druga, w drugim rzędzie chyba. Dziękuję bardzo. Zrealizowane. Bardzo proszę, pan Rafał Gajdamowicz. Zrealizowane w połowie. Nie mówi do mikrofonu, barierki są zakupione. Witam. Ja mam taką też prośbę tutaj i sugestię, że w związku z tym, że idzie wiosna, a zatem zbliża się też sezon jakby rekreacyjno-sportowy i u nas ruszą też rozgrywki sportowe. Prosiłbym o przegląd i uporządkowanie tutaj naszych tych obiektów sportowych, ale też rekreacyjnych, place zabaw, siłownie, bo coraz więcej osób z tego korzysta. A chodzi między innymi o elementy infrastruktury. Ja tu wstępnie z panem Edwardem rozmawiałem. Panie Edwardzie, ja sobie pozwolę jeszcze na maila wysłać panu te rzeczy, bo tego jest coraz więcej po tej zimie, między innymi jakby wyeksploatowane piłkochwyty, prawda, gdzieś tam lampy nie działają, ale też mam pytanie, panie Edwardzie, o konserwację nawierzchni orlików, bo dawno nie była robiona, czy coś takiego jest planowane, uzupełnienie tej gumki. I kolejna rzecz, jeszcze prosiłbym o uporządkowanie terenu parku, tutaj na wysokości, jak się idzie z parku na cmentarz, bo tam gdzieś znowu troszeczkę składowisko się zrobiło, żeby to uporządkować. Także dziękuję. Szczerze mówiąc, pracowaliśmy nad tym tematem. Jak tylko zaczną się takie, że tak powiem, lepsza pogoda i trochę bardziej sucho, przystąpimy do przeglądu placów zabaw. Tam mamy w tym roku przewidziane doposażenie przynajmniej jednego placu zabaw. Pewnie wymienimy część zabawek.
Jesteśmy w tej chwili w trakcie opracowania dużego projektu w ramach miękkich, tak zwanych funduszy unijnych, związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. On będzie skierowany do rodzin i w ramach tego projektu na pewno doposażymy dwa place zabaw, a w kolejności następnej będziemy myśleli o budowie jeszcze przynajmniej jednego, tam gdzie mieliśmy pierwotnie budować w ramach pieniędzy z premii frekwencyjnej na szczepienia, pamiętacie? Tylko że w ramach rozbudowy szkoły te pieniążki niestety pochłonęły kolejne remonty w szkole podstawowej, znaczy z pożytkiem. Natomiast ten projekt wcale nie został zarzucony. To jest jeśli chodzi o place zabaw. Jeśli chodzi o orliki, to jesteśmy w porozumieniu z Lidzbarkiem Warmińskim, prawda? Oni mają jakby wyposażenie do konserwacji orlików i po prostu jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, dogadaliśmy się, po prostu załatwimy transport i ta maszyna, która konserwuje tą nawierzchnię sztuczną, tą piankę czarną, to wykona tą pracę w Górowie. Jeśli chodzi o pracę na stadionie, no to mamy w ramach harmonogramu wymianę z kolejnych zraszaczy. Panie Edwardzie, ile tych zraszaczy zostało nam do wymiany? Jeszcze nie wiem, no tak, bo jeszcze, że tak powiem, po zimie musimy przeglądu dokonać, bo jednak zima jest bezlitosna u nas, tak? Tak samo jak dla asfaltów, tak samo dla tych zraszaczy, tak? Mróz, rozmarzanie powoduje, że one się degradują, więc wymienimy wszystkie, które trzeba będzie. A to ja mam pytanie jeszcze do pana radnego. Kresowia miała kupić na rachunek Ośrodka Kultury siatki do bramek. Przyszły już? Wiszą. Dobra. No to super. To się cieszę, bo tu poprosiliśmy klub, żeby sobie zamówił takie jak chciał, a my zapłacimy. Czy coś jeszcze, coś pominąłem? Chciałbym jeszcze, żeby zwrócić uwagę na uporządkowanie terenu wokół Orlika, szczególnie tam przy Sikorskiego, bo zaczyna się sezon, tam trochę tego się też zbiera, żeby też na to zwrócić uwagę. Dobra, zapisane. Nawiązując do konserwacji tej murawy, widzimy, że w tym roku naprawdę ona wygląda fajnie i też bym prosił, bo w tamtym roku tam prawie nie było trawy, jak przyjechał fachowiec, a w tym roku jest ta trawa, żeby tego nie zaprzepaścić. Dlatego te zraszacze są mega ważne pod względem właśnie tej konserwacji, żeby w odpowiednim momencie wykonać, ale też żeby ten pan nie wjechał znowu za późno, bo naprawdę zostało to uratowane wszystko, fajnie to wygląda wiosną i widać to z daleka. Nawiązując jeszcze do placów zabaw nowych, to ja bym poprosił w imieniu młodzieży o taki plac zabaw dla młodzieży, taką siłownię do kalisteniki. Ja mogę to powiedzieć, bo ja wiem, oni tego potrzebują. Naprawdę ta młodzież tego potrzebuje, takiego placu zabaw dla młodzieży. Także panie burmistrzu, to prosiłbym też wziąć to mocno pod uwagę. Miejsce do budowy rekreacji mamy przewidziane na skrzyżu, tak kolokwialnie mówiąc, naprzeciwko Róży Wiatrów, na tym skwerze dużym. I tam, szczerze mówiąc, co postawimy, będziemy decydowali na spokojnie w następnej kadencji, jak uda nam się zdobyć na to dofinansowanie, nie? Bo tu jednak trochę więcej pieniędzy trzeba na budowę nowego niż doposażenie starego, ale bierzemy jakby pod uwagę to. Ja tylko powiem, że jesteśmy w tej chwili, powiedzmy, w 30% mamy zrealizowany plan siłowni wewnętrznej, bo część sprzętu już została zakupiona w ramach projektów związanych z rozbudową ośrodka kultury. A pan Andrzej kończy wniosek na pod tytułem siłownia Citaslow, żeby doposażyć to jeszcze bardziej, żeby siłownia wewnętrzna była w pełni wyposażona i wtedy będziemy zastanawiali się nad sposobem funkcjonowania, tak, tej siłowni. Także myślę, że młodzież też chętnie skorzysta z wewnętrznej, a tą zewnętrzną też mamy na względzie. To tyle. Dziękuję. Zgłasza się pan radny Szlejer Zbigniew. Ja jeszcze prosiłbym o zwrócenie uwagi na kratkę ściekową przy wejściu z ulicy Wyszyńskiego tam w stronę Ośrodka Zdrowia. Tam się zdaje, że po zimie ona się coś tam, nie wiem, czy ona w swoim miejscu jest. Tak, tam to są dwie kratki, z jednej i z drugiej strony, nie? Ta szczególnie od strony właśnie zejścia w stronę Ośrodka Zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukianowicz. Jeszcze a propos barierek, które tu były zgłaszane, także tam do listy na ulicy Zwycięstwa barierka, sama barierka może nie jest uszkodzona, o ile jest murek, na której stoi ta barierka, po prostu uległ uszkodzeniu. Tam już to było zgłaszane jakiś miesiąc temu, także przypominam się po prostu. Dziękuję. Pan Kamil Komorowski, bardzo proszę.
Ja mam prośbę do pana Edwarda. Chodzi tutaj o te studzienki, co nam cały czas hałasują. W jednej jest pęknięta obudowa. Czy można by było to zgłosić w ramach, że tak powiem, gwarancji dla firmy, która to robiła? Ponieważ tam trzeba będzie na pewno asfalt wykuwać i wstawiać, że tak powiem, nową studzienkę. Nową tą górę, co siedzi na tym ta klapa, bo ona jest pęknięta i non-topper tutaj z sąsiadami zabijamy to, żeby tam nie hałasowało, ale co dwa tygodnie jeżdżą wodociągi, czyszczą i zostawiają to tak, że to z powrotem hałasuje. To jedna sprawa i drugą sprawę mam taką prośbę, czy można by było wysłać ekipę tutaj z Urzędu Miasta do sprzątnięcia chociaż tutaj części nad stawem, bo bardzo dużo ludzi się skarży, że po zimie wyszło tam bardzo dużo tych tak zwanych min, jest bardzo dużo piachu i no bardzo brzydko to wygląda. Coraz więcej ludzi zaczyna chodzić nad stawem, no i to jest nieestetyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja miałbym tutaj pytanie i prośbę pana Edwarda o informację publiczną, bo tutaj mamy teraz ekipę, która zajęła pas drogowy przy tutaj Chopina teraz, Nowowiejskiego. Tam idą jakieś prace ziemne, tajemnicze i bardzo proszę o taką informację, panie Edwardzie. Okej. Pierwsza sprawa dotycząca pękniętego włazu do studni kanalizacji sanitarnej. Chyba wszyscy wiemy, że kanalizacją sanitarną zajmuje się EWIX. Po prostu nie jest to możliwe zgłoszenie do wykonawcy robót drogowych, który nie miał w zakresie wymiany włazów bądź budowy studni, remontów studni. To nie było przewidziane, więc na pewno nie mam możliwości zgłoszenia to jako po prostu jakieś usterki do wykonawcy robót, którym był Strabag, jak wiemy. Sprawa następna odnośnie robót, ciągnąc się przez dużą część miasta, bo to jest ulica Sikorskiego, cała ulica Nowowiejskiego i potem jeszcze ulica Polna, to po prostu jest kładziona sieć do farmy fotowoltaicznej w Paustrach. Jest to ciągnięte, powiedzmy, grube przewody energetyczne i przy tym światłowód do GPZ-u przy ulicy Armii Krajowej. Główny punkt zasilania, wiemy, co to. Także, no niestety tam troszeczkę pewnie, no... Uciążliwość mała jest. Ja też tak sądzę, że nie jest za duża. Oprócz tego pani kierownik budowy często tutaj bywa. No, mówiła, że będzie zwracała, bo to jest kierownik budowy, który bywa cały czas na prawda, inwestycji, że będzie zwracała, żeby było w miarę czysto. No, wiemy, że pogoda jest jaka jest. No i tak powiem wprost, to jest nawet coś takiego, co nam daje jakieś dochody roczne przez ileś lat, to jest za tą inwestycję została wydana, czy na tą inwestycję została wydana decyzja naliczająca 24 tysiące złotych rocznie, wiecie, za to, że układają, czy ułożyli, czy ułożą, powiedzmy, takie przewody przez, no nie są to takie uciążliwe. Gdyby to było sucho, to by w ogóle pewnie była niewidoczna inwestycja, a że jest mokro, to wiadomo, że jest trudniej. Nadmienię też, że jest wniosek znowu też od GPZ-u do drugiej farmy, która ma powstać w stronę, powiedzmy, Ornety gdzieś tam. O ile dobrze pamiętam, kojarzę. Prawdopodobnie jeszcze większa farma fotowoltaiczna i również będzie prowadzona też no na pewno linia energetyczna i na pewno też światłowód, ale to mówię też od GPZ-u już w stronę tutaj ulicy Królewieckiej, no w sumie przy Królewieckiej. Przy Królewieckiej, no to także farmy powstają u nas też duże. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Ewa Antochów.
Ja jeszcze, panie Edwardzie, krótkie pytanko, tak, bo powiedział pan ulica Sikorskiego, czyli rozumiem, że to się będzie ciągnęło tutaj przez całe miasto, aż do Armii Krajowej dalej ta inwestycja, czy jak, bo nie rozumiem. Już wyjaśniam. Ulica Sikorskiego do ulicy Nowowiejskiego. I to idzie pasem drogowym, ale poboczem. Rozumiem. Nigdzie nie tego, wszędzie gdzie jest asfalt, są przeciski, nic nie zostało uszkodzone, znaczy zostało uszkodzone trochę, co prawda, ale... Tak, tak, wodociąg po prostu. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Łukianowicz. Jeszcze mam takie pytanie. Przy remoncie drogi Armii Krajowej zadałem pytanie, czy wyjazd w stronę Żywkowa będzie też robiony. Ten wyjazd, z tego co się dowiedziałem, co pan tutaj Edward wcześniej mówił, no jest jakby ten odcinek jest, należy do dróg wojewódzkich. I stwierdził pan, że no podczas tu remontów w Górowie ten odcinek będzie również zrobiony. I nie wiem, czy w tej sprawie coś się dzieje, a jeżeli tak, no to kiedy ten odcinek będzie robiony? Tak miałem obiecane przez kierownika, nie będę nazwiska mówił imienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich, więc liczyłem na to, że faktycznie to zostanie zrobione, ale to miało być wykonane z tego, co wtedy mi obiecywał, po wykonaniu tej inwestycji Sikorskiego i Krasickiego. No wiemy, kiedy się zakończyła i w jakim czasie Krasickiego. W ostatnim możliwym dniu i możliwe, że dlatego. Ja nie powiem państwu, nie obiecam państwu teraz, mówię, wtedy miałem obiecane. No po prostu jeszcze podpytam, czy nadal jest to aktualne. Dalej będę rozmawiał z Zarządem Dróg Wojewódzkich, tak. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Rokuń, bardzo proszę. Panie Edwardzie, już tam kilka razy zgłaszałem, może się udałoby tą lampę, tam latarnię postawić. Łącznik ulicy Inwalidów Wojennych z ścieżką tutaj nad stawem. Tam ten łącznik w dół co idzie. Jest bardzo zaciemniony i może by się dało jakąś tam nawet małą latarnię postawić. Tak, tak, ulica Nadbrzeżna, dokładnie. Dziękuję. Uważam, że w tej chwili jest to bezzasadne troszeczkę, bo jeżeli wchodzimy w remonty, poszerzenia i tak dalej, to zostanie dopiero wytyczona droga i wówczas bardzo proszę o przypomnienie tej kwestii, bo możliwe, że mogę zapomnieć. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Komorowski się zgłasza jeszcze. Ja do pana Edwarda, jeżeli nie ma możliwości gwarancji tego zrobić, to może by się udało jakoś zmobilizować tej prezesa Sewiksu, bo ja też tam dzwoniłem do niego, prosiłem, żeby spróbowali chociaż wymienić włas lub jakąś uszczelkę podłożyć pod tą studnię. No to cokolwiek spróbować zrobić, żeby to jak najmniejszym stopniu przeszkadzało tutaj mieszkańcom. Dziękuję. Zgłaszany mi też podczas spotkania z mieszkańcami. Ja taką rozmowę z prezesem odbędę, bo jakby generalnie wynika z tego największy kłopot z tymi studzienkami i z hałasem, który powodują, jest to, że pracownice WIKS-u, kiedy je otwierają, to usuwają szczeliwo, które powoduje, że one się tam klinują i nie stukają. Więc poproszę pana prezesa, żeby dopilnował, żeby oni korzystając z tych studzienek potem odpowiednio je zabezpieczyli. Dziękuję. Rozumiem, że wszystkie sprawy różne zostały tutaj przekazane. Bardzo proszę, zgłasza się pan burmistrz Jacek Kostka. Bardzo proszę. Jak już każdy, sprawy różne. Nie, całkiem serio, jest wiosna i ja wiem, że na wiosnę wszystkich irytuje to, co się, tak powiem, odkrywa się po zwierzętach. I stwierdziliśmy z panią Katarzyną Łuczkowską, że spróbujemy zacząć od akcji edukacyjnej jeszcze raz. I procedura będzie taka, w najbliższych dniach mieszkańcy otrzymają od nas ulotkę, w której będziemy prosili o to, żeby sprzątali jednak po swoich pupilach. Żeby zacząć od marchewki, każda osoba, która posiada psa w mieście i opłaca podatek, tak, czyli legalnie posiada psa, otrzyma od nas woreczki, bo dystrybutory woreczków na psie odchody na mieście się absolutnie nie sprawdzają, tak, to ginie, trzeba uzupełniać, głupiego robota, tak, ja kupuję sobie 1000 woreczków na Allegro na rok, bo pies jest duży, że tak powiem, nie aż tak, ale... I po prostu je ze sobą noszę. Nie jest to w żaden sposób uciążliwy. Przypina się te małe dystrybutory do smyczy i koniec. Więc każdy mieszkaniec zostanie od nas, który będzie zgłosił się do ratusza, woreczki. I jeżeli dalej będą sytuacje takie, że nie będą sprzątane odchody po psach, mamy miejski monitoring,
i zaczniemy już akcję związaną ze zgłaszaniem tego wykroczenia. Zaczniemy od edukacji, od dania narzędzia, no i potem jakby będziemy już w sposób bardziej zdeterminowany zwracali uwagi, tak? Poradziliśmy sobie z dewastacjami na terenie miasta, tam gdzie jest monitoring, to i myślę, że poradzimy sobie z tym problemem. Panie burmistrzu, ja mam dwa słowa. To zależy od kultury ludzi. Tak samo śmiecenie miasta, zbieranie kup, obsag i tak dalej. To zależy od po prostu, no nie wiem. Żadna edukacja chyba, no ważne jest, żeby to było, nie? Ale to zależy od po prostu indywidualnego podejścia. Kto dba, kto ma trochę kultury, ten tego nie zrobi. Mamy wszystkie szlaki monitorowane, tak? Monitorowane, będziemy zgłaszali na policję i tyle. Właśnie, tutaj tak pan burmistrz poruszył kwestię monitoringu, no rzeczywiście. Trzeba wierzyć w ludzi. Ma posesję, wyrzuca resztę. Ja nie wiem. I nie ma się komu nawet poskarżyć. Tak samo z kotami. Zadaję panu pytanie, komu się poskarżyć na tego, co zaśmieca miasto, ja wiem, że zaśmieca. Udzielam odpowiedzi policji de facto. Tak, bo organem, który może reagować, może mandaty, bo Straży Miejskiej w mieście nie mamy, nie? No tak, tak. No to ale to ja na to ci nie odpowiem, tak? Wszyscy widzimy, jak ludzie chodzą, kto chodzi. Rozumiem, że wszystkie tematy przewidziane do poruszenia na 66. sesji Rady Miasta zostały wyczerpane. W związku z powyższym zamykam 66. sesję Rady Miasta. Dziękuję.